Witajcie, Ancymanes Tematia, dziś pogadamy o Boxdelu. Natomiast wydaje mi się, że bardzo krótko. Natomiast postanowiłem, że jako, że komentowałem dla Was poczynania Boxdela po całej puszce Pandory, no to również teraz winien Wam jestem jakieś podsumowanie, szczególnie, że to wszystko nieco dobiegło do końca, ta cała przemiana. Więc jeśli chodzi o samą puszkę, no to wszyscy wiemy, co się działo, wszyscy wiemy, co ludzie zarzucali Boxdelowi, wszyscy wiemy, z czego się wytłumaczył, z czego nie do końca się wytłumaczył, ponieważ najpierw nie pojawił się na temacie, na wywiadzie szalonego reportera, później pojawił się i wywiad trwał 1,5 godziny. Godzinę faktycznie mielili jakieś tematy. Ostatnie pół godziny to wyglądało, że było tak, że było cięcie i nagle klepanie po pleckach, wszystko jest w porządku, zapominamy o wszystkim. Czy wszystkie sprawy się wyjaśniły? Absolutnie nie. Czy ludzie dalej do Michała mają sporo zarzutów? Jak najbardziej tak. Natomiast to było do przewidzenia. Ja zapowiadałem Wam wielokrotnie i na filmach, i na live'ach, że w połowie przyszłego roku, że Michał na pewno wróci. Później powiedziałem Wam, że później w momencie, gdy zaczęło wszystko cichnąć i Boxdel zaczynał robić kolejne filmy ze swojej metamorfozy, ze swojej przemiany, zapowiadałem Wam, że to będzie szybciej niż wszyscy myślimy, że to nie będzie połowa roku, tylko będzie gala jubileuszowa. 20. gala Fame MMA, czyli coś naprawdę grubego, naprawdę ciekawi zawodnicy, jakiś tam ciekawy turniej będzie, w którym będzie do wygrania 2 miliony złotych, więc Michał nie byłby sobą, gdyby go tam nie było. No i tak naprawdę wczoraj Fame wydało oświadczenie, natomiast jeszcze jedna sprawa, że Michała można było zobaczyć dosłownie wszędzie. On był na konferencjach, był na gali, był na cage'ach i wszystko zaczęło, tego pojawienie się, zaczęły się od tego, jak Wardęga był na cage'u i zapytał Turskiego i Miściwujewskiego, no a gdzie jest teraz Boxdel? I pokazał je ręką. No a gdzie jest teraz Boxdel? Nie jest w innym pomieszczeniu? No i Maciej Turski powiedział, że no, że tutaj czekamy na decyzję Fame'u, za co gdzieś tam Wardęga przeprosił, oczywiście w humorystyczny sposób. Natomiast to było wiadomo od samego początku. Przedłużanie jakiegoś tam sprzedawania swoich udziałów, że dużo kosztują, że nie chcą wykupić, a ostatecznie no wszyscy wiedzieli, że tak będzie. Jeśli ktoś się łudził, że będzie inaczej, no to grow up. Dorośnijcie. Wczoraj wydali, moi drodzy, oświadczenie, które brzmi następująco. Informujemy, że zarząd Federacji Fame podjął jednogłośną decyzję o wstrzymaniu działań, które zmierzały do usunięcia Michała Barona ze spółek należących do marki Fame. Oznacza to powrót Michała Barona do bieżących działań Federacji. Jest powrót. Tylko, że on tam ciągle był. W sensie, że no, już jako niewłodarz, nieważne. Nasze pierwotne stanowisko wynikało z faktu, że samo tło pojawiających się informacji było poważne i dotyczyło tematu, który u każdego człowieka wzbudza kategoryczne oburzenie i obrzydzenie. Ale to jest chyba rzecz oczywista, że w momencie, gdy masz coś grubego, masz coś dużego, jak na przykład Federacja Fame, no to w momencie, gdy chcesz bronić statek, no to musisz pozbyć się kotwicy. I w tym momencie tą kotwicą był Boxdel, który miał ogromne zarzuty, który był na językach wszystkich, jako że jest bardzo popularny, popularniejszy od Stewarta, natomiast Stewarta nie ma w internecie, więc na kogoś, o kimś musieli gadać. Padło na Boxdela i musieli go usunąć, żeby reklamodawcy się jednak nie odwrócili. W tamtym momencie decyzja o usunięciu Michała Barona była dla nas jedyną możliwą do podjęcia. Władze Federacji uważnie analizowały dalszy rozwój wydarzeń. Minęło niemal 3 miesiące. Michałowi Baronowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty, co stanowi bezpośredni powód zmiany decyzji, o której informowaliśmy 4 października 2023. No i jako takie jeszcze nie podsumowanie, ale ludzie zarzucają na przykład Rafałowi Pasternakowi to, że w momencie, gdy wszystko się działo, napisał taki komentarz. Są pewne sytuacje i zachowania, które budzą mój wstręt i których nigdy nie zaakceptuję. Sam jestem ojcem, mam córkę, nie chcę nawet myśleć, co czują rodzice tych dziewczynek i co zrobiłbym na miejscu tych rodziców. Do wszystkich, którzy mają z tym cokolwiek wspólnego, nie chcę was znać i już nigdy żadnemu z was ręki nie podam. Było to oczywiście wymierzone do wszystkich, którzy brali udział, którzy byli zamieszani w tą całą aferę. No i oczywiście również w samego Boxdela, ponieważ poza tym, że był on bardzo mocno wałkowanym tematem, no to jest również, jest partnerem biznesowym w Fejmie, więc
No więc było wtedy grubo, komentarz zgarnął dużo lajków i ludzie bardzo się o to przyczepili teraz, że kiedyś pisał coś takiego i ciekawe, jak teraz się do tego odniesie. No i Pasternak Rafał odniósł się oczywiście do tego, pisząc: odnośnie mojego komentarza sprzed 3 miesięcy, nie będę usuwał tego wpisu, ponieważ wtedy targały mną właśnie takie emocje i pisałem to zupełnie szczerze. Spoko, spoko, że nie usuwa, bo ktoś by na przykład usunął i powiedział: nie, czegoś takiego nie było, nie, nie, to mylicie mnie z kimś, to inny łysy gość, może to Spysiński. Po upływie czasu widzę jednak, że w tamtym momencie, podobnie jak wiele innych osób, wrzuciłem wszystkich bohaterów afery do jednego worka. Boxdel często o tym mówił, nie? Że wszyscy go wrzucają do jednego worka, mimo że tak naprawdę do końca tak nie było. To znaczy, mówili o nim? Nie wiemy też, co działo się w wiadomościach prywatnych, bo domyślam się, że w momencie, gdy Wardęga powiedział: no, tu jest Boxdel, Dubiel i Stew, no to nieważne, że o każdym powiedział co innego, no to wszyscy chyba wiemy, jak ludzie w internecie działają i jak łatwo kogoś wyzywać, nawet od najgorszych. Niektóre osoby, w tym Michał, oberwały nieadekwatnie do swoich przewinień i mój komentarz w odniesieniu do Michała również był przesadzony. Okej, czyli mam tutaj również komentarz tylko do Michała. Przesadzony? Kurczę pieczone, no... No można powiedzieć, że czas leczy rany, minęły 3 miesiące, sytuacja się na pewno uspokoiła. Natomiast powiem tak, to, że kilka rzeczy nie zostało dalej wyjaśnionych, jest trochę rzeczą niefajną, ponieważ zostaliśmy tak naprawdę, mimo że był wywiad, na pierwszy się nie stawił, później Michał tak naprawdę mógł przygotować sobie linię obrony, był drugi wywiad i z tego drugiego wywiadu niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Padły pytania, na które odpowiedzi w sumie nie dostaliśmy. Padły pytania i odpowiedzią było to, że Michał powiedział jedno, a Olciak powiedziała coś innego. Trochę nie pamiętali, trochę tych konwersacji było, niektóre były usunięte, niektóre nie usunięte. Ona mówi na przykład, że wszyscy wiedzieli o jej wieku, Michał mówi, że nie wszyscy wiedzieli, że już się dogadali, ale że jednak nie są dogadani. Więc tak naprawdę kolejny wywiad spowodował tylko tyle, że nie dowiedzieliśmy się nic innego, że pojawiło się może nie jeszcze więcej znaków zapytania, natomiast te znaki zapytania może się jeszcze bardziej powiększyły. Kilka rzeczy zostało wyjaśnionych, natomiast 2 albo 3 sprawy dalej są zagadką, dalej są tajemnicą i myślę, że i tak nie będzie to miało, że już niczego się nie dowiemy, że minęły 3 miesiące, ludzie pamiętają, co takiego było, pamiętają o Stew, pamiętają, co zrobił, pamiętają o Fagacie, bo związane była ze Stew. O Dubielu pamiętają, bo związany był jak najbliżej ze Stewartem. Czy o kimś jeszcze będę mówić? Coś tam o SKF-ie, ale praktycznie nikt o tym nie gada. Coś tam o Michale Gale, ale też już nikt o tym nie gada. O Buxdelu było najgłośniej. To akurat trzeba przyznać. Czy komentarze w jego kierunku były przesadzone? Wydaje mi się, że były nieadekwatne. O tak. Natomiast żeby nie było tak, że w tym momencie ja jakoś zmieniłem zdanie czy coś, nadal podtrzymuję to, że bardzo mi się nie podobał sposób przedstawienia przemiany Michała. To znaczy, tutaj robimy social media, tutaj robimy to, tutaj wspólnie odzyskamy, wspólnie będziemy robić wszystko, żeby wrócić do fejmu, nie? No i było kilka odcinków, miały one być co tydzień, czyli tych odcinków mieliśmy zobaczyć 12, zobaczyliśmy jakieś 7 albo 6. Później poszły aferki i w momencie, gdy tak naprawdę po tych pierwszych albo drugich aferkach sytuacja zaczynała się uspokajać, no to już chyba nie trzeba było pokazywać momentu przemiany, ponieważ ta przemiana zaszła. Natomiast wydaje mi się, że o wiele bardziej wśród ludzi, aniżeli u Michała. Może u Michała taka, że będzie bardziej bezpieczny, może będzie spokojniejszy. Natomiast podkreślę, że Michał nie musiał się jakoś zmieniać, to znaczy on w tamtym roku przeszedł ogromną przemianę, jeśli chodzi o mental, jeśli chodzi o wygląd fizyczny, więc zapowiadanie przemiany było trochę bezcelowe, tak mi się wydaje, no bo w odniesieniu do tego, co było kiedyś, do tego, jak pisał, mając tam 18 lat, no zmienił się na pewno, to jest 10 lat, więc nie wiem po co było to gadanie o zmianie, szczególnie, że chwilę później miał ogarnąć wywiad, na ten wywiad nie przyjechał, ostatecznie zrzucił trochę na Ulfika, że ten mu czegoś nie przekazał. Tak czy siak, moi drodzy, jestem ciekaw waszego zdania, co wy myślicie o powrocie Michała, czy powinien, czy nie powinien. Ja spekulowałem, kto mógłby zastąpić Boxdela i jedyną osobą, która przychodziła mi do głowy, to Budda. Natomiast
to, co mówiłem zawsze, to, co mówiłem od samego początku, że jak widzisz Fame, to myślisz Boxdel. I trochę też na odwrót, więc pozbycie się osoby, która jest najbardziej chyba charakterystyczną personą, myślę, że bardziej niż Wojtek Gola, jako że Michał jest w internecie od 10, od 11 lat, byłoby ogromnym błędem. Wystarczyło trochę przeczekać, trochę poczekać, aż emocje opadną. Fame Reborn, odrodzenie, drugie szanse. No tak, są drugie szanse. No to trzeba dać drugą szansę. Tak to zostało rozegrane. I co teraz? Teraz, moi drodzy, nie mam pojęcia, czy ten film zostanie opublikowany tuż przed świętami, czy dzisiaj na przykład. Dzisiaj mamy 19, więc niezależnie od tego kiedy, czy widzimy się po raz ostatni, czy przedostatni, to życzę wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Możecie napisać, czy macie już prezenty, albo jakie prezenty kupiliście swoim bliskim. Nie przedłużam. Napiszcie, co myślicie o sytuacji, bo jestem ciekaw waszego zdania. Zamykam temat, ponieważ temat został tak naprawdę nieco zamknięty, więc pomyślałem, że zrobię dla was podsumowanie, jako że komentowałem dla was poprzednie przemiany, poprzednie kolejne odcinki Boxdela. I trzy, napiszcie, co macie dla bliskich. Dzisiaj bez reklam. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i bajo.